Witajcie, Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie gramy w Ori and the Blind Forest i staramy się przejść całą grę, nie wybierając ani jednej zdolności z tych drzewka zdolności, czyli nie wydając ani jednego punktu zdolności. Widzicie, że już 14 tych punktów nazbierałem. Całkiem sporo, jakby się uprzeć. No i oczywiście tam coś jest u góry ciekawego. No chodź tu, żaba. Ej, prawie. No, ja muszę... Jak ona jest najwyżej. Aj. No chodź, chodź do góry. Albo tego kuka możemy. O właśnie, w ten sposób potraktować. Proszę bardzo. Myślę, że to będzie znowuż taki dosyć długi odcinek, gdzie ja będę sobie powolutku dochodził do tych zamglonych lasów. Tu się nie da przejść. Ale da się w ten sposób przejść, dobra. A ja chyba i tak chcę iść górą, tak mi się wydaje. Tak mi przynajmniej pamięć tutaj. Oj, to bolało. Dobra, coś tam pominąłem, ale to nieważne. Zróbmy sobie save pointa. Czy coś tam jest do góry? Nie. To doszukiwanie się wszędzie tych ukrytych przejść to jest naprawdę masakra. Jakby się uprzeć. Spalaj na drzewo, misiu. A tu przepraszam, tu jest punkt doświadczenia do zebrania. Co ciekawe, jak wrzucimy przeciwnika do wody, to on również zginie. Oczywiście nie rybę. A ciekawe, czy rybę jestem w stanie wypchnąć z wody? Jestem w stanie wypchnąć z wody. Cudownie. A tego nie jestem w stanie chyba odkleić. Dobra. A to już się czegoś nowego znowu to dowiedzieliśmy. I znowu troszeczkę elementów zręcznościowych. Tam coś czeka? Nie, tam nic nie czeka. Tu coś jest ciekawego na pewno. Zróbmy save'a, nie zaszkodzi. Już tak się tutaj nastaraliśmy, to czasem warto tego save'a zrobić. Okej, dziękuję. Dobra. Tam na razie nie wejdę, jeszcze brakuje mi zdolności do tego odpowiedniej. Zróbmy save'a tutaj. Oj, tam bym się chciał dostać. I tam się dostać. To ja potrzebuję trochę tego pajączka. Potrzebuję pajączka. I potrzebuję... O, właśnie. Bardzo ładnie. Kolejny punkt zdolności. To się przyda. Na pewno. Oj. To było trochę ryzykowne. Ja chcę zrobić save pointa kolejnego. Dobra. Zużyłem na to całą swoją energię wprawdzie, ale myślę, że to mi się opłaci. Oj. Dobra. No dobrze, troszeczkę punktów zręcznościowych teraz musimy nazbierać. Można powiedzieć. Do góry. Ijejejej. No tą kuleczkę byśmy tam chcieli zebrać oczywiście, czymż by nie. Nie lubimy, jak się marnują takie kuleczki. Ale weźmy sobie pierdol. Myślę, że to słuszna decyzja. I... No, niech się ten souling naładuje dalej. I możemy zrobić save pointa. Bardzo ładnie. A przy na razie możemy tamten fragment chyba zignorować. Widzicie, no ten save point mi się przydaje. Dobra. Ups. No strzelaj. Ja chciałem się tu dostać, bo tu mi się trochę punktu zdrowia. Ale chyba nie wystarczająco dużo. No, to się nie opłaca. Spudowałem kliknięcie prawego przycisku. W sensie kliknąłem go w złym momencie. No trudno, zdarza się. No jesteśmy już teraz w fragmencie, który widzieliście na moim drugim filmie z Ori and the Blind Forest.
Czyli doszliśmy właśnie do tej sowy Kuro, która stoi sobie tutaj na krawędzi i mamy te kuleczki do zrzucenia jej na głowę. Dopóki Kuro się tam znajduje, nie możemy przejść do tych mglistych, zamglonych lasów, bo będzie ta ścieżka zablokowana. Ale popatrz, tam u góry jest stos tych skał, może będziemy w stanie ją rozproszyć, tak można to nazwać. No to teraz będziemy ją rozpraszać. Właśnie w ten sposób dokonujemy rozproszenia. Ona sobie odlatuje i zgubiła tutaj pióro. I nabierzemy dzięki temu nowej zdolności. Bardzo fajnej. Będziemy latać. Wszystko się rusza fajnie. Bardzo fajne są te efekty wizualne. A okej, no i teraz możemy w skoku nacisnąć shift i wtedy będziemy mieć paralotnię, będziemy latać sobie na tej paralotni. Ale zanim to nastąpi, to ja sobie zrobię save'a. Skorzystam z tego, że on tu jest pod ręką, bo zregeneruję sobie moją manę. Jeszcze mało mam trochę tych kulek many, chciałbym więcej mieć. Dobrze, tu oczywiście jest nic nie wybrane i mamy na razie 6 minut, więc jeszcze możemy sobie trochę podchodzić do tych mglistych lasów, chociaż to jest już rzut beretem tak naprawdę. Jakby się zastanowić. Muszę pamiętać o tej pochodni, żeby nie zlecieć za bardzo. No i oczywiście tutaj mgła tych zamglonych lasów wszystkich właściwie gubiła. I to, co ci, którzy zostali zgubieni, nigdy nie zostali znalezieni. Zagubieni oczywiście w tych lasach, domyślę. Tu coś jest u góry. Czy tam coś jest jeszcze wyżej? Chyba nie. Nie, dobra, tam nic nie ma. Mogę iść dalej. Chyba mogę iść dalej. Co ciekawe, to te basze też zadają obrażenia właśnie tym wronom, mimo tego, że one latają. To jestem w stanie zadać obrażenia tym wronom. To jest taka ciekawostka. Okej, doszliśmy do tej misternej latarni. 23% przeszliśmy. Wysłuchajmy w takim razie, co to jest. To jest oczywiście tutaj zamglona latarnia i ta mistyczna mgła wydobywa się właśnie z niej. Musimy znaleźć sposób, żeby ją rozpalić i wtedy ścieżka znowu będzie przejrzysta, jasna. No to szukamy czegoś do rozpalenia tejże latarni. Zróbmy sobie save pointa. Muszę uważać. Co ja zrobiłem? Nie wiem, ale mam save pointa. Już wiem, co zrobiłem. Trochę mnie przyciąga, jak używam tego basha do tego miejsca, które jest przeze mnie... No właśnie, tak to trzeba było zrobić w pierwszej kolejności. Tam coś jest u góry. Tam jest kuleczka doświadczenia. Ja chcę kuleczkę doświadczenia. Dziękuję bardzo. Coś jeszcze jest? Nie, nic więcej nie ma. Zrobiliśmy kolejną zdolność, to zawsze miło. Możemy się tak odbijać od tych kulek niezręcznie i ginąć po prostu na morgi. Idziemy na szybko. A coś tu mnie czeka ciekawego. Nie, chyba nie. Zabijmy już tą żabę, skoro się tak rzuca. Mało zdrowia mam. A, muszę pamiętać o tym shifcie. Dobra. Shift. Yeah.
No nie, czemu tu nikogo więcej nie było do strzelenia, no? Jak to miało wyglądać? Zawsze się zadziwiam, za każdym razem jak gram, zawsze mnie coś innego zaskakuje. Już to nie jest moja pierwsza oczywiście próba przejścia w Ori and the Blind Forest. Ale za każdym razem coś nowego, co mnie zaskoczy. Dobra. Poszło w miarę sprawnie. Zróbmy save pointa. 62%. To jest cały czas takie jeszcze mgliste. A gdzie ja idę? Nie wiem, ale tam tego gościa wywalam. W tą stronę czy w dół? A co tam jest w dół? Dobra, tam jest niechybna śmierć. To na razie pójdę w lewo. Zdaje się, że muszę wpierw iść w lewo, żeby dopiero mi się tam na prawo odblokowało coś. Dobrze pamiętam tą planszę. Tu znaleźliśmy fragment tego klucza. No i teraz możemy się przyda przerwać, nie? I teraz właśnie, teraz to ulega tu zmianie. To ja może skopałem. Może ja tam miałem wejść. No dobra. Spadamy powolutku na dół. Ciekawe, co by tam na mnie czekało. Niedobrego. Znowu ten strzelajtek. Trzeba uważać, gdzie on tu strzela. To czasami jest takie zdradzieckie, bym powiedział. Okej. Okay. A tu teraz nie jestem w stanie za bardzo przejść. Brakuje mi czegoś, żeby tam wskoczyć. A jakbym go nie zabił, to bym pewnie był w stanie przejść. No dobra. Już za późno. Chyba, że się cofnę. Oczywiście oszukani przez te mgły tego lasu, bo tu jak wpadnę w TT, to od razu ginę. Tam jest jeszcze jakieś ukryte przejście, no ale nieważne. Nic się nie stało, idziemy dalej. 85% już przeszliśmy. Taki urok tych planszy, takich powiedzmy sterowalnych przez nich, nie przeze mnie, że czasami się coś pomija. A to jest teraz latarnia Atsu, która umożliwi nam rozpalenie tej zamglonej latarni, dużo latarni, co? Pochodnia Atsu, o, tak byśmy mogli powiedzieć w pełni. Ale zobaczcie, jakie fajne efekty, jak to wszystko faluje. Super, po prostu. Genialne. No i las się oczywiście znowu zmienia. Tam nic nie ma dobrego. Gdzie ja chcę iść? Ja chcę iść tu. Jak najszybciej. No i teraz się to zmieniło. Troszeczkę. Ja chciałem tam do góry. Na czym stanę? O, znowu muszę tam iść. No trudno. Tam była kula z doświadczeniem, którą chciałem zebrać. Bla, bla, bla. No dobra, już tego wysłuchaliśmy. Drugi raz nie będę wam tego tłumaczyć, co? Zróbmy save pointa na wszelki wypadek, gdybym znowu miał zginąć. Las się znowu oczywiście zmienia. Wszystko ulega modyfikacji. Wszystko w ogóle żyje tutaj. Oj, nie, chcę do góry. Jeszcze raz strzel. Dobra, dziękuję bardzo. O to mi chodziło. Możemy zrobić save'a, co mi będzie mówił, że nie mogę. W dobrym momencie zrobiłem tego save'a, nie? Tam jest przejście, ukryte. O właśnie. Aj, żeby nie zginąć, żeby nie zginąć. Dobra, tak jestem bezpieczny w miarę. Zdjąłem to, że nie wystrzeli pod innym kątem, nie? Dobra. Możemy sobie postawić save pointa po prostu. Czemużby nie? Zawsze jak stawiam save pointa, to ginę. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. A taka jakaś jest zależność ciekawa. Bardzo bym nawet powiedział. Dobra.
Możemy kolejnego save pointa postawić, nigdy save pointów za wiele. A gdzie ja chcę iść? Chyba do góry. Tam coś na mnie czeka ciekawego? O, już 100% odkryłem tych Mistiusów. Spoko. Nie czuję się, żebym odkrył 100%, no ale... Skoro tak mówią, to mi nie wyszło. Ej, siła, bo tam coś jest ciekawego. Ja bym chciał tam wejść. Chyba nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie rozbić. A, dobrze, ja tu jeszcze będę wracał. Już widzę, że to jest dalszy fragment gry. A, po prostu tak skrzętnie ustawiony. Nie! A, jeszcze raz. Już wiemy, co chcemy zrobić. To jest najważniejsze. Zrobi się szybciej. Gra, jak już się chce, wie co chce się zrobić. Uf. Dobra, chyba tu jestem bezpieczny. Mogę iść teraz tu do tego drzewa kolejnego pradawnego. I mi się dzięki temu odnowi znowuż to punkty zdrowia i punkty many. Tatsu to jest kolejny tutaj z duchów, który kiedyś się wspinał po górach, a gdzieś tam wysoko z tego przesmyku rozpaczy. A kiedy ta pochodnia jego brata zgasła, a wpadł w te tutaj mgły, gdzie zgubiła swoją drogę. Tatsu to jest ona, się okazuje. Zawsze dobrze wiedzieć, z kim mamy do czynienia. I mamy save pointa, regeneruje nam się mana, regeneruje nam się punkty zdrowia i mamy nową zdolność, czyli climb. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Bardzo ładnie jesteśmy w stanie się powspinać. A i teraz oczywiście las znowuż to ulega zmianie. I musimy teraz uważać, bo to jest taki dosyć ciekawy element. No i właśnie powiedziałem, tu byłem już. A, i dobrze mi się wydawało, że tu byłem. Bo faktycznie tak było. Bardzo ładnie. Wydaje mi się, że przebrnąłem. Oj, teraz przebrnąłem za daleko. A to nawet... O, dobra. Udało się jakoś z tego wybrnąć. Tylko szkoda, że dużo punktów zdrowia na tym straciłem. No, ale trudno. Idź tam na dół. Na drzewo. Poczekam, aż mi się save zrobi. Zawsze jestem zabezpieczony. O, to są przeciwnicy? Jacy przeciwnicy? Gdzie masz przeciwników? Ja nie widzę żadnych przeciwników. Dobra. Na drzewo, żaba. Aha, teraz jest ten fragment taki zręcznościowy. To jest bardzo ładny element planszy, bardzo mi się podoba. No i zrobiliśmy kamień i znowuż to las ulega metamorfozie. Jak to zwykle ma w zwyczaju. Nie wiem, gdzie tu oni mają przeciwników, no ale nieważne. Spadamy. O! Dobry, panie żabo. Panie żabo chciał wysłać na kolce, żeby ona zginęła. Okej. Okay. No i za daleko. Skąd ta żaba się wzięła? A, już wiem, skąd się tam ta żaba wzięła. Za źle to zrobiłem, źle skoordynowałem. Hoppa. Dobra, save point. I to jest coś, czego ja tu nie czaiłem teraz, z tego co pamiętam. Bo tu nie można skakać. A, mogę tak to załatwić. Zawsze to jakoś brute force'owo robiłem. A tu się okazuje, że to taka prosta metoda. No i teraz jest taki właśnie ciężki dosyć element, bo trzeba... Oj, wpadłem.
Ups! Okej. Okay. Save point. Nie mogę za szybko iść też. Nie mogę za wolno i nie mogę za szybko, nie? No! Skacz, skacz, skacz! Damn it. A tak to ładnie mi wtedy na tamtym poprzednim nagraniu wychodziło. A tu mi coś nie idzie. Dobra, jednak wyszło. To dobrze. I co? Mam już 100% zwiedzone. A więc nie jest tak źle, jak mi się wydawało, że będzie. Hop. Hop. Zrobiłem tego pajączka? Jego własną bronią? Tak jest. Trochę się boję, że tam nie wskoczę. Gdzie mam teraz iść? Znowuż mamy spadanie w tych genialnych, kolczatych miejscach. Korzystając jeszcze z tych przeciwników, żeby się przemieścić trochę szybciej w lewo. Okej, okay, teraz tu mamy... W sumie nie potrzebowałem tych latarin, ale jak już jest, to skorzystam. Dobra. Tu coś jest. Nie wiem co, ale wchodzę w to. Kolejny kryształ. Duży kryształ. No, zawsze mile widziany duży kryształ. Ale mało energii mi zregenerował, jak mam być szczery. Dobra, lecimy dalej. Mógłbym teraz trochę szybciej tu pochodzić, używając tych dwóch latarni, ale zużyłem tylko jedną. Mogę opaść? Mogę opaść. Dobra. Gdzie żeśmy doszli? Tu coś na górę się wspinamy. Nie, nie tu, ale tam jest przejście jakieś fajne. Trochę nie mam... No, niech to zginie. O, tu jest coś fajnego. Bo tu jest kuleczka. Bardzo ładnie. Znaleźliśmy kuleczkę. Okej. Okay. Ciekawe, czy tam pominęłem jedną kuleczkę, czy nie. Nie wiem, czy tu mam iść? Nie pamiętam. Tu nie mogę postawić. Tak, bo tam jest kawałek tego kamienia. Musimy na pewno tutaj wejść, to, wziąć to. Okej. Okay. To jest właśnie powód, dla którego nie należy robić save'ów w takich dziwnych momentach. Oj, zginę. Ja muszę po prostu iść w lewo, już wiem. Bo lasbor się znowu zmienia. I teraz muszę iść do góry. Jasne. Okej, okay, nie najgorzej to wyszło. Nawet jestem w stanie tu zrobić save pointa. Czemuż by nie? Bardzo... Oj, nie, nie, nie chcemy tego odpychać. Wow! To mi ładnie poszło. Przyznajcie mi rację. Nie! Coś zrobi człowiek ładnie, a potem tak psuje brzydko, no. Nie wiem, gdzie teraz jestem. Nie kojarzę tego miejsca w ogóle. Muszę tu na górę skoczyć. Musiał strzelić, naprawdę. Dobra, to już trochę szybciej mi się udaje to. Tam coś jest. To jak to otworzyć? To można jakoś otworzyć na pewno. Tu postawię sobie solnika. Ja chcę zobaczyć, co jest na dole wpierw. Jak to otworzyć tam? To było specyficzne. A, ja się tam na górę mogę dostać, chyba.
A jakby się przedostać przez tego węża? Nie trafiłem. No zastrzel. Ja chcę tu przejść. Przejść chcę tu. Ja chcę się tam dostać. To jest bardzo ciekawe. Tą drugą żabę musiał. A i tylko, że ona zginęła. Czemu ona zginęła? Dobrze, że zginęła. To jest moja jedyna... Chyba, że... A jakby się wpierw przedostać... Tu... Cicho, bo ja chyba znowuż to wyprzedzam czas. Ja się tu nie powinienem jeszcze dostawać. Tak mi coś moja intuicja podpowiada. Tak jest. Ha, poszedłem to na skróty. Ja to z drugiej strony powinienem załatwiać. Ale spoko. Wow. No tego się bawiłem. A to fajny skrót odkryłem w takim razie. Coś nowego. Oj, prawie. Chodź tu, żaba. O, bo możemy tak użyć. Tak, opsa. Tu zróbmy sobie save pointa, skoro już tu dotarliśmy. I teraz nie muszę przechodzić przez ten standardowy fragment tej mapy. Wow, to było ładne. To było piękne, bardzo mi się to podobało. I mogę teraz wbić ten gwóźdź. A jak już wbiję ten gwóźdź, to otworzę sobie tu przejście do tej kuleczki. Tadam! Bardzo ładnie. Tam pomijam dosyć duży fragment tego lasu. No ale cóż, tak bywa. Aha, tylko że teraz się zmienił znowu ten las. I żeby tu spaść, to ja muszę tak to zrobić. Okej, udało się. I teraz... Nie, teraz jest to przejście cały czas. A, bo tu jest taka kładka, od jednej strony tylko można przejść. Dobra, rozumiem. I teraz ta żaba, która mi nie chciała spaść, to już teraz mi jest niepotrzebna. Wszystkie te żaby mi są niepotrzebne, ale mamy tutaj trochę kryształów. Mamy trochę... Idź precz, żaba. Teraz będzie po prostu walka z bossem. Może nie wiem, czy save'a zrobić. O tak właśnie. Jak czasowo wyglądamy? No mniej więcej 20 minut to trwa. To zróbmy sobie tu save pointa. I postarajmy się pokonać tego bossa. Jak widzicie, znowu te walki z bossami są raczej banalnie proste. Ale przynajmniej się nie wkurzamy, nie irytujemy się nimi. Ja przynajmniej się nie wkurzam i nie irytuję. Bo normalnie zazwyczaj jest jednak trochę inaczej. Tak bym powiedział. Bardzo delikatnie oczywiście. Swoją drogą ja mogę ich też tak zlikwidować, jakbym był bardziej sprytny. To trzeba wycelować, o właśnie. Za wysoko. Nawet nie trzeba strzelać. To trzeba trafić. To nie jest takie proste wbrew pozorom. Bo oni się nakręcą. Okej, okay, perfekto. Zginęli od własnej broni. Ciekawe, dlaczego ten... Tu kamera nie chce mi pokazać tego fragmentu. Tu coś ciekawego? To można powspinać? Chyba nie. Może tu coś ciekawego można się powspinać? Też chyba nie. No i mamy... To światełko, o które nam chodziło przez ten cały czas. Słuchaj, ciekawe, jak te procenty w tym miejscu są naliczane. Bo to są takie obszary, do których później się nie można wrócić w ogóle, nie? A ja jeszcze mogę tu pójść, zobaczyć, co to jest ciekawego. O! Ja tu jestem w stanie doskoczyć. Jakby ten potworek tu przyszedł. No, no, chodź tu, mistrzu. Nie chcę przyjść. Nie, bo tam się nie można zaczepić. No proszę! Perfekto! O! Zdobyliśmy achievement. I zdobyliśmy punkt zdolności. Bardzo fajnie. O, nie potrzebujecie.
do szczęścia. Jestem lepszy. Udało mi się wykorzystać tego potworka w niecny sposób. Myślę, że tego nie przewidzieli. Dobra, po co mam się tu wejść w takim razie? W końcu odkryłem coś, na czym mi zależało. O, cicho, bo tam jeszcze coś do góry jest. Czy ja tam jestem w stanie doskoczyć? Jestem w stanie doskoczyć. No proszę. Jeszcze coś ciekawego? Chyba nie, chyba to jest koniec. No dobra, to co? Bierzemy w takim razie ten klejnot stąd. I będziemy teraz siermiężnie próbowali dojść gdzieś w jakieś sensowne miejsce. Problem jest taki, że ja mając ten klejnot nie mogę używać swoich zdolności normalnych. No, miałeś odepchnąć to właśnie w ten sposób. Nie wiem, co się stało, dlaczego ta kuleczka poprzednia zginęła, ale nieważne. Zróbmy sobie save'a, nie zaszkodzi. Dobra. Teraz na spokojnie, bez stresu, pokonujemy te wszystkie ustrojstwa niefajne. Ten mnie zabił niestety. Mam mało punktów zdrowia. Właściwie mam jedną sztukę punktów zdrowia i cokolwiek nie trafi, to ginę. Niestety. To jest dosyć irytujące. A tam są dwa takie niecne rzezimieszki. Dobra. Oj. Żeby mnie tylko nie trafiło. Dobra. Mamy to opanowane. Mamy to. Myślę, że zabijemy tego gościa też. Trochę to stresu jednak kosztuje. Jak się tak na jednym punkcie zdrowia idzie. Ale udało się pokonać wszystkich tak jak należy. No i dochodzimy do tej nieszczęsnej latarni, gdzie zostawiamy tą kuleczkę. Jak już ją zostawiliśmy, to wtedy cała ta mgła znika. I Mistyus mamy za sobą. I to był dokładnie ten sam odcinek właściwie, który ja rozegrałem wcześniej, żeby wam pokazać później fragment gry. Tylko że wtedy miałem wybrane zdolności, jakieś plus drzewka, a w tej chwili nie mam. Okej, rozpaliliśmy tą zamgloną latarnię i ona wzniciła ogień. I to jest klucz do Ruin Forlornu, czyli ten Gumon Seal się tak nazywa ten klucz. No to zbierzmy go. I teraz piękny moment, żeby zakończyć bieżącą partię. No jeszcze posłuchajmy, co nam tu ma Saint do powiedzenia. Żywioł powietrza jest głęboko w tych ruinach Forlornu ukryty, na południe od tego miejsca. Nie jest to zbyt daleko, pokażę ci drogę. No i znowu wracamy do mapki. No rzut beretem, no ja tam jestem za 5 sekund. No i to jest tutaj Dolina Wiatru, gdzie mamy 32% dopiero odkryte. A tu jest 100% załatwione, także tu się w miarę sprawnie nam to udało załatwić. A zróbmy sobie save'a. Swoją nie zregenerowali mi punktów zdrowia ani many. A myślę, że to jest wystarczająca ilość na ten odcinek. I oczywiście do usłyszenia następnym razem, gdzie będziemy kontynuować naszą przygodę w Orient the Blind Forest. Cześć!